Patryk Dudek poleca stację do dezynfekcji rąk Clean Hands firmy Marvis. Ciężko pracowaliśmy nad tym torem, do samego końca praktycznie próbowaliśmy ratować spotkanie, ale niestety te opady, może nieduże, ale odczuwalne, które przyszły około godziny 14, spowodowały to, że wszystkie te prace, które wykonywaliśmy, niestety nie przyniosły zamierzonego skutku. Było już dobrze, komisarz, sędzia byli zadowoleni z tego, co organizator robi na torze, ale finalnie niestety musieliśmy to spotkanie przełożyć i z tego miejsca bardzo serdecznie też przepraszamy naszych kibiców, że przyszli na stadion. Dziękujemy im za to oczywiście, ale jest nam przykro, że musieli zmoknąć. Mam nadzieję, że jutro też licznie przybędą na stadion i będą nas dopingować w powtórzonym meczu. Zależało nam na tym, żeby nie wyjeżdżać aż tak ciężkim sprzętem jak polewaczka czy walec, bo jak wiadomo, jeżeli ten tor jest dosyć mocno odmoczony, to wyciskamy tymi ciężkimi pojazdami wodę, więc poprosiliśmy też naszych zawodników o to, żeby udostępnili swoje busy i w dużej ilości wyjechali na tor, ubijali od bandy do samego krawężnika. Wszystko to w miarę fajnie wyglądało, ale tak jak wspomniałem wcześniej, niestety ta mrzawka, która nadciągnęła na stadion, wszystkie te plany nam storpedowała i niestety musieliśmy się poddać. No, tor jest mocno przemoczony, ale na jutro są zapowiadane dobre warunki atmosferyczne. Od około godziny 10-11 może zacząć świecić słońce. Niebo ma być bezchmurne, więc myślę, że przy pomocy naszych toromistrzów, którzy naprawdę ciężko pracują ostatnie tygodnie, uda nam się ten tor do zawodów przygotować tak optymalnie, żeby był sprzymierzeńcem naszej drużyny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Thank you.